Szczęście Boże, Maria Kupczyk, czas na informacje dnia. Zapraszam. Ukraina będzie partnerem uczestniczącym inicjatywy Trójmorza. W Rydze spotkali się przedstawiciele 12 państw, w tym prezydent Polski Andrzej Duda. Morze Bałtyckie, Morze Adriatyckie i Morze Czarne to właśnie niektóre państwa leżące nad tymi zbiornikami wodnymi utworzyły inicjatywę Trójmorza. Do tej pory nie było wśród nich Ukrainy, stąd apel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ukraina ma być uczestniczącym inicjatywy Trójmorza. Ukraina musi być członkiem inicjatywy Trójmorza. To nie w porządku, że nasz kraj pozostaje poza tą piękną inicjatywą. Musimy znaleźć format, w którym możemy dokonać przyłączenia. Wystarczy jedno spojrzenie na mapę geograficzną naszego regionu, aby zdać sobie sprawę, że tylko z Ukrainą wszystkie nasze kraje mogą w pełni zrealizować swój potencjał. Ten potencjał rzeczywiście będzie realizowany już z Ukrainą. Przywódcy państw Trójmorza przyznali jej status partnera uczestniczącego inicjatywy. Dzisiaj podjęliśmy decyzję, by zaprosić Ukrainę do wzięcia udziału w naszym projekcie wdrażanym w ramach inicjatywy Trójmorza. Mówił prezydent Łotwy. Przedstawiciele 12 państw dyskutowali o dalszym rozwoju połączeń infrastrukturalnych, także w kwestii dostaw gazu i energii. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że odcięcie się od dostaw z Rosji to jedyna słuszna droga. Kreml chciał mieć pełną kontrolę nad europejskim rynkiem. Nie mamy wątpliwości, że celem po prostu była dominacja energetyczna nad Europą, nad Unią Europejską, że celem było de facto zmonopolizowanie rynku gazowego Europy, Unii Europejskiej, a tym samym stworzenie takiej bardzo silnej zależności pomiędzy gospodarkami Unii Europejskiej a Rosją. Rząd Zjednoczonej Prawicy przy współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą podjęli więc działania, by uniezależnić nasz kraj od rosyjskich surowców. Dziś Polska jest przykładem dla innych krajów europejskich. Dzisiaj bardzo wyraźnie widać, jak bardzo to było potrzebne, bo zwrócę Państwa uwagę na to, że nie tak dawno Rosja zamknęła bezpośrednie dostawy gazu dla Polski wbrew cały czas teoretycznie obowiązującej jeszcze pomiędzy Polską a Rosją umowie. Ten gaz miał być dostarczany do końca tego roku. Rosjanie zażądali, by w obliczu drastycznego spadku wartości rubla za gaz płacić właśnie w tej walucie. Na to nie mogło być zgody Polski, bo de facto oznaczałoby to finansowe wsparcie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uniezależnienie energetyczne od Rosji chwali sekretarz stanu USA. Większa niezależność energetyczna sprawi, że państwa członkowskie będą mniej podatne na przymus Kremla. Pozbawi to rząd rosyjski ogromnych zasobów, których używa do pomocy w finansowaniu ataku na niepodległość Ukrainy, nie wspominając o kilku innych krajach w ostatnich latach. W przyszłym roku gospodarzem inicjatywy Trójmorza będzie Rumunia. Prezydent tego kraju podkreślił, że kraje wchodzące w skład inicjatywy powinny udzielić wsparcia nie tylko Ukrainie w proeuropejskich dążeniach, ale poprzeć jeszcze bardziej dążenia do wstąpienia do Unii Europejskiej, Mołdawii oraz Gruzji. Kolejny dzień bohaterskiej obrony Ukrainy, Siewierodonieck oraz trasa Lisiczańsk-Bachmut to dziś główne cele wojsk Putina. W Donbasie trwają zacięte walki. Rosyjska armia używa tam najwięcej artylerii i sił ofensywnych. Rosyjska armia zastosowuje tam najbliższe artylerii. Siewierodonieck, Lisiczańsk, Awdijiwka, Krasnochoriwka i inne najgorętsze miejsca trzymają się. Nasi ludzie je trzymają dalej. Jestem wdzięczny wszystkim, których siłą dzisiaj jest nasze zwycięstwo jutro. Nasza armia, ja wdzięczny wszystkim, czyja siła сьогодні це наша перемога завтра. W Charkowie wzrosła intensywność rosyjskich ostrzałów, szczególnie na północnych peryferiach miasta. Wiele osób jest rannych. Okupanci gromadzą siły w kierunku Charkowa w obwodzie zaporowskim. Znowu ostrzeliwują naszą infrastrukturę paliwową. Chcą pogorszyć sytuację paliwową. Oczywiście my na to zareagujemy.
Z dział artyleryjskich, wyrzutni rakietowych, czołgów i samolotów wojska Putina ostrzelały obwód doniecki. Zginęło co najmniej 2 cywilów, 12 zostało rannych. Na celowniku nieustannie jest Lisiczańsk, nad którym kontrolę cały czas utrzymują siły Ukrainy. Miasto jest stale ostrzeliwane przez wojska rosyjskie. Po cichu ewakuowani są mieszkańcy. Z obwodu ługańskiego Rosjanie wywieźli tysiące ton zboża i słonecznika. Według informacji armia rosyjska wzmacnia obronę przeciwlotniczą na tymczasowo zajętym terytorium obwodu chersońskiego. Tymczasem o potrzebie dozbrajania Ukrainy w niemieckiej telewizji publicznej mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Szef resortu podkreślił, że jeśli Zachód zakończy dostarczać broń, Ukraina i tak się nie podda. Jeśli nie dostaniemy broni, to w porządku, będziemy walczyć łopatami, ale będziemy się bronić, bo ta wojna jest wojną o naszą egzystencję. Rosyjskie lotnictwo przeprowadziło atak rakietowy na Oczaków w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy. Jedna osoba zginęła, 2 zostały ranne. Tymczasem 50 ekspertów z misji doradczej Unii Europejskiej zaangażowanych będzie w badanie zbrodni wojennych Rosji. To grono osób z dużym doświadczeniem zdobytym m.in. w Afryce czy na Bałkanach. Zespół, który tworzymy, składać się będzie z osób mających doświadczenie w zbieraniu informacji z otwartych źródeł, takich, które specjalizują się w badaniu przestępstw seksualnych czy posiadają doświadczenie wojskowe. Dziś Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o przedłużeniu na kolejny rok sankcji nałożonych na Rosję za aneksję Krymu i miasta Sewastopol. Jest zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez Orlen kontroli nad Lotosem. Do operacji ma dojść na przełomie lipca i sierpnia. W roku 2018 podjęto bardzo trudną, ale dobrą decyzję. Dziś ta decyzja oficjalnie się formalizuje. Dziś, proszę Państwa, dziś mamy zgodę Komisji na połączenie grupy Lotos z grupą Orlen, która oznacza zaakceptowanie partnerów w warunkach zaradczych oraz umów, które zawarliśmy z naszymi partnerami. To jest jeden z ostatnich elementów. Przejęcie Lotosu to ogromna szansa dla Orlenu. Ta fuzja pozwoli nam zdecydowanie szybciej się rozwijać. Ta fuzja pozwoli nam osiągnąć różnego rodzaju synergie operacyjne, które wygenerują parę miliardów w ciągu 10 lat oszczędności przy założeniu poprzedniego makro. Jeżeli mówimy o założeniu tego makro, to zdecydowanie będą to większe kwoty. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił również o drodze, jaką trzeba było pokonać, by osiągnąć cel. To były długie negocjacje, szanowni państwo, z Komisją Europejską. Była pierwsza faza, była druga faza negocjacji, była zgoda komisji wstępna, oczywiście przy pewnych warunkach. Była opracowana struktura transakcji, która pozwala tą transakcję przeprowadzić bezgotówkowo. Czyli pieniądze zostaną w koncernie, by móc przeprowadzać duże procesy inwestycyjne. Później nastąpił wybór partnerów. Udało się to, co państwo polskie powinno zrobić od 20 lat, bo jak mówi prezes Daniel Obajtek, można to było zrobić zdecydowanie szybciej. Można było to zrobić przed wejściem do Unii Europejskiej. Wtedy nie mielibyśmy narzuconych warunków zaradczych. Bylibyśmy dawno po procesie. Bylibyśmy zdecydowanie silniejszą firmą, która nie konkurowałaby wewnątrz, ale konkurowałaby już z innymi dużymi podmiotami zewnętrznymi, które już dawno kwestie połączeń, fuzji mają za sobą. Dziś, jak dodał Daniel Obajtek, nasza gospodarka byłaby w innym miejscu. To wynik braku wizji i braku odpowiedzialności osób wcześniej za to odpowiedzialnych. Inną przeszkodą były mafie paliwowe. Dużego rodzaju ubytki, nie tylko ze strony budżetu państwa, ale te ubytki również, proszę państwa, były ze strony również dochodów Lotosu, jak i Orlenu. To były czasy, gdzie te firmy ścierały się i niejednokrotnie ocierały się generalnie o płynność. PKN Orlen ma teraz 6 miesięcy na wdrożenie warunków zaradczych. Do przejęcia Lotosu przez Orlen ma dojść jednak już na przełomie lipca i sierpnia. 1 lipca zmienią się przepisy podatkowe, obniżeniu ulegnie podatek PIT z 17 do 12%. Zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Polacy nadal będą mogli skorzystać z podwyższonej kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych oraz progu podatkowego na poziomie 120 tysięcy złotych.
Polski Ład wszedł w życie z początkiem tego roku. Reforma podatkowa miała uprościć system i zapewnić Polakom większe oszczędności. Stało się jednak inaczej. Elementy Polskiego Ładu zostały źle ocenione przez Polaków, ale też wewnątrz obozu władzy, co przyznał sam premier Mateusz Morawiecki. Księgowi, przedsiębiorcy, wszyscy, którzy muszą rozliczać podatki swoje, pracowników i tak dalej, mają prawo do prostoty, do uproszczenia tego systemu. I to jest dzieło, które jest przed nami. Program skorygowano. Poprawki w systemie podatkowym wejdą w życie za 2 tygodnie. Dziś w wielu miejscach w kraju odbywały się konferencje pod hasłem Niskie podatki. W Lublinie wiceminister finansów Artur Soboń zapewnił, że wprowadzone zmiany uproszczą system podatkowy i zlikwidują dualizm zaliczkowy. 1 lipca w zaliczkach, ale w całym roku podatkowym od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 rozliczymy się w oparciu o jednolity, spójny, przewidywalny, zrozumiały system podatkowy. Od 1 lipca obniżce ulegnie stawka podatku PIT. O 5 punktów procentowych mniej, z 17% na 12%, to jest 30% podatku mniej dla tych podatników, którzy nie przekraczają progu 120 tysięcy. Według Prawa i Sprawiedliwości na zmianach zyska ponad 13 milionów podatników. W ich kieszeniach pozostanie dodatkowe 15 miliardów złotych. Większość osób wstrzymuje oddech, czy w związku z kolejnymi zmianami nie stracą tego, co zyskali. Mogę zapewnić wszystkich, że nie stracą. Podkreśla wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Niestety pracownicy czy emeryci nadal nie odliczą od podatku składki zdrowotnej, zaznacza ekonomista dr Mariusz Sokołek. Zyski Polaków będą sprawą indywidualną. Po raz kolejny byśmy mogli powiedzieć, że każdy przypadek może być zupełnie inny. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej rekompensować miała tak zwana ulga dla klasy średniej, która z początkiem lipca zostanie zlikwidowana. Od lipca przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach liniowych ryczałtem i kartą podatkową będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o składkę zdrowotną, ale do określonego limitu. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz apeluje o uproszczenie rozliczenia. To jest taka hybryda. Część może wliczać, część nie może wliczać tej składki. Część częściowo może tylko wliczać. W związku z tym my mówimy, uprośćmy system podatkowy. Wliczmy, włóżmy tą składkę zdrowotną do podatku. Po prostu podnieśmy podatek, niech już później budżet rozlicza się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak dodaje, rząd nie chce rozwiązać innego problemu. Nie ma możliwości odliczenia od podstawy wyliczenia składki zdrowotnej ulgi na złe długi. W systemie podatkowym to działa, no w systemie liczenia składki niestety od niezapłaconej faktury trzeba będzie zapłacić składkę. Rząd przywróci możliwość rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem, umożliwi dziecku skorzystanie z kwoty wolnej od podatku, podkreśla dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Wojciech Pawlak. Rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z kwoty wolnej. To jest bardzo ważne rozwiązanie i kluczowe. Zwiększona zostanie kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, z 3089 zł do 16061 zł w 2022 roku. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk szuka wyborców wśród młodych, powtarza lewicowe hasła. PO jednak nadal nie ma programu. Szuka, jedna z posłanek Platformy mówi, że poznamy go dopiero po wyborach. Mieszkania dla młodych to jeden z kluczowych tematów omawianych przez Donalda Tuska podczas pierwszej edycji spotkań dla młodzieżówek PO. Dzisiaj powiedział bez chwili wahania, że mieszkanie jest prawem człowieka. Znaczy, móc mieszkać w godnych warunkach to nie jest jakiś przywilej, to nie może być marzenie i dorobek całego życia. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kilka tygodni temu Lewica przedstawiła konkretne propozycje dotyczące budowy i wynajmu tanich mieszkań. Donald Tusk popiera postulaty Lewicy, bo im więcej osób będzie popierało nasze postulaty, nasze rozwiązania, tym lepiej, tym lepsza, tym większa szansa na ich wprowadzenie. Mówi Dariusz Standerski z Lewicy. Donald Tusk nie pokusił się jednak o przedstawienie szczegółów realizacji prawa do
mieszkania, to tylko rzucanie niezobowiązujących haseł, mówi politolog Piotr Gawryszczak. On jest znany z tego, że rzuca takie hasła w przestrzeń publiczną, żeby później móc albo pójść w lewo, albo w prawo, albo się wycofać z tych słów. Donald Tusk zbliża się do postulatów lewicy także w sprawach ideologicznych. Chcielibyśmy, jak idziemy do kościoła, żeby ludzi łączyła tam wiara, miłość, żeby idąc do kościoła, ludzie nie mieli wrażenia, że idą do biura poselskiego PiS-u. A dzisiaj przecież w bardzo wielu miejscach tak to wygląda. Wcześniej zadeklarował poparcie dla związków homoseksualnych i legalizacji tzw. aborcji do 12 tygodnia życia. Donald Tusk sięga po lewicowo-liberalnego wyborcę, zauważa poseł Mariusz Kałużny z Solidarnej Polski. Parę tygodni temu już uznał, że nie ma szans na wspólną listę z lewicą i cały czas jakby zmienia taką narrację już trochę pod lewicę. On chce zabrać elektorat lewicy. Platforma Obywatelska wciąż składa tylko doraźne propozycje, ale nie ma długoterminowego programu. Poseł Izabela Leszczyna, wiceszefowa partii Donalda Tuska, pytana o propozycje zmian podatkowych, odpowiedziała, że poznamy je dopiero po wygranych przez opozycję wyborach. Nie namówi mnie pan dzisiaj na podawanie stawek. PO nie przedstawia swego programu także w innych obszarach, w tym z zakresu bezpieczeństwa, choć o bezpieczeństwie kraju politycy partii dużo mówią. Dziś zorganizowali forum eksperckie pod nazwą Jak zwiększyć bezpieczeństwo Polski? Rekomendacje na szczyt NATO. Spotkanie liderów Paktu Północnoatlantyckiego odbędzie się w przyszłym tygodniu w Madrycie. Podczas szczytu mają zapaść decyzje dotyczące nowej strategii sojuszu. Chcemy wesprzeć i polskie władze w staraniach o większe zaangażowanie Zachodu na rzecz Ukrainy, na rzecz wygranej i pokoju i na rzecz bezpieczeństwa i Polski, i całego regionu. Polska od miesięcy mówi na arenie międzynarodowej o swoich oczekiwaniach wobec NATO. Wraz z partnerami wschodniej flanki chcemy stałej obecności wojsk sojuszu w naszym regionie, zaznacza wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Czyli żeby to nie była rotacyjna, tylko żeby z żołnierzami były rodziny, żeby ta infrastruktura, składy, amunicji, sprzętu były tutaj zlokalizowane w Polsce i o to zabiegamy i powoli się posuwamy do przodu. Wśród ekspertów Koalicji Obywatelskiej znaleźli się byli szefowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Mieczysław Cieciuch oraz generał Mieczysław Gocuł, były szef Służby Wywiadu Wojskowego generał Radosław Kujawa, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał Janusz Nosek oraz były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO generał Jarosław Stróżyk. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej także domagają się stałej obecności wojsk NATO w Polsce w liczbie 30 tysięcy żołnierzy. Te dwie ciężkie brygady, nasz stary postulat, stare oczekiwanie wyrażane co najmniej od 2014 roku. Wiceszef resortu obrony przypomniał jednak, że w ostatnim czasie przedstawiciele opozycji zawodzili w kwestii bezpieczeństwa. Atakowali służby mundurowe podczas obrony polsko-białoruskiej granicy, blokowali budowę zapory, ale też wspierali prorosyjską politykę Niemiec. Ja się boję tych kolejnych postulatów Platformy Obywatelskiej. Na szczęście Platforma nie rządzi i trzeba zrobić wszystko, żeby... W czasach rządów PO-PSL zlikwidowano szereg jednostek wojskowych, a armia nie liczyła nawet 100 tysięcy żołnierzy. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.